Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja chciałem zapytać, jak wygląda sytuacja w budżecie, jeśli chodzi o pogłębianie Wisły na wysokości miasta Płocka. Jest to dla nas niezwykle ważne. Dzisiaj Wisła wygląda na tej wysokości w ten sposób, że są miejsca, w których głębokość jest 6 metrów i metr dalej jest 60 centymetrów. Co się stanie w zimę, jak pójdzie kra? Czy będziemy patrzeć na to w ten sposób, że za chwilę będą kolejne podtopienia? Miał być system pogłębiania. Praktycznie na tym odcinku Wisły kompletnie nic się nie dzieje. Pisałem w tej sprawie 2-3 interpelacje. Miało być świetnie, miały chodzić pogłębiarki. Nic się nie dzieje. Nie mogę znaleźć takiej pozycji w budżecie i chciałbym coś na ten temat więcej się dowiedzieć, bo to jest sytuacja dość dramatyczna. Powódź bardzo mocno nam, jeśli chodzi o Płock i okolice, zagraża. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.